Jest środa, 14 dzień stycznia, to są wiadomości nowego dziennika. Anna Arciszewska, witam Państwa. A dzisiaj powiemy m.in. o polskiej firmie, która właśnie uruchomiła produkcję w USA, greenpointskiej krucjacie w obronie życia oraz fali oszustw telefonicznych w Nowym Jorku. Na koniec filmowa relacja z polonijnego klubu książki. Zapraszam. A zaczynamy od smutnej informacji. W wieku 64 lat we wtorek rano zmarł Andrzej Jakubiak, właściciel nieistniejącej już agencji Turysta Travel, prężnie działającej przez wiele lat na Greenpointzie. Jego śmierć wywołała wielki smutek i poruszenie w środowisku polonijnym. Ostatnie pożegnanie z Andrzejem Jakubiakiem będzie miało miejsce w najbliższy piątek w godzinie od 5 po południu do 8 wieczorem w domu pogrzebowym Armer Funeral Home, mieszczącym się przy 39 East High Street w Ballston Spa w stanie Nowy Jork. Pogrzeb odbędzie się następnego dnia o godzinie 9.30 rano w St. Mary's Church, znajdującym się przy 167 Milton Avenue w Ballston Spa. I zmieniamy temat. W Senacie z inicjatywy ustawodawców reprezentujących obie partie powstały projekty zwiększenia liczby wiz pracowniczych i zielonych kart. Niektórzy uważają, że to zalążek działań zmierzających w kierunku zreformowania systemu imigracyjnego. Senacki projekt ustawy zwiększającej liczbę wiz pracowniczych i zielonych kart powstał z myślą o osobach wykwalifikowanych do pracy w sektorze technologicznym. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na takie wizy zgłaszane przez firmy z tego sektora. Przedsiębiorcy twierdzą, że tracą dobrych pracowników wykształconych w USA, którzy po wygaśnięciu wizy zmuszeni są do wyjazdu do kraju pochodzenia. A więcej na ten temat przeczytacie Państwo w jutrzejszym wydaniu Nowego Dziennika. Fabryka świec polskiej firmy Corona Candles, której uruchomienie w powiecie Pulaski w Virginii Nowy Dziennik zapowiadał już w ubiegłym roku, właśnie zaczęła produkcję. Dla biznesmenów z Nadwisły to sygnał, że przedsięwzięcia na rynku amerykańskim mogą się opłacać. Wartość inwestycji do 2020 roku sięgnie 21 milionów dolarów. Corona z Wielunia w województwie łódzkim jest jednym z największych światowych producentów w swojej branży. Przypomnijmy, że firma już wcześniej eksportowała do USA prawie co szóstą wytwarzaną świecę. Produkty są dostępne przede wszystkim w sklepach wielkich sieci handlowych. Jak informowaliśmy, poszukiwania miejsca pod fabrykę trwały kilka lat. Lokalne władze przedstawiły Polakom zachęty finansowe. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 3 milionów dolarów. I w końcu wybrany został 15-hektarowy teren w rejonie Pulaski. Funkcjonariusze FBI i NYPD ostrzegają mieszkańców metropolii nowojorskiej przed oszustami telefonicznymi, którzy dzwonią do wybranych osób i twierdzą, że porwali kogoś z rodziny. Za uwolnienie żądają okupu. Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni zgłosiło się do nas kilkadziesiąt poszkodowanych osób, ale ofiar może być o wiele więcej, mówią przedstawiciele policji. Porwaliśmy twoją matkę, żądamy okupu 2000 dolarów. W przeciwnym razie ona zginie. Usłyszała w słuchawce mieszkanka Brooklynu. Kobieta natychmiast zorientowała się, że jest to oszustwo, bo jej mama zmarła wiele lat temu. Z policyjnych statystyk wynika, że tego typu oszustw zdarza się w metropolii coraz więcej. Podejrzane telefony zazwyczaj pochodzą z Puerto Rico i zaczynają się od cyfr 787, 939 oraz 856. Jeśli ktoś podaje imię naszego krewnego, poprośmy o więcej informacji, na przykład o drugie imię albo datę urodzenia. Lub powiedzmy, że zaraz oddzwonimy na numer krewnego. Zażądajmy rozmowy z naszym bliskim, a w przypadku odmowy poprośmy, by domniemani porywacze opisali, jak dana osoba wygląda. Funkcjonariusze radzą również, by o podejrzanym telefonie jak najszybciej zawiadomić policję lub FBI. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer 212-384-1000. Organizacja non-profit Fifth Avenue, mieszcząca się na Brooklynie, oferuje bezpłatną pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych. Oferta skierowana jest do osób, których dochód za rok 2014 nie przekroczył 35 tysięcy dolarów. Rozliczenia będą się odbywały w każdą sobotę, począwszy od 31 stycznia do 11 kwietnia od godziny 10 rano do 3.30 po południu. W siedzibie organizacji adres to 551 Warren Street na Brooklynie, pomiędzy alejami 3 i 4. Można tu dojechać metrem linii 2, 3, 4, 5 DNR do stacji Atlantic Avenue. A więcej informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 718 222 59 45. A teraz garść informacji ze świata Polonii. Mimo dużego mrozu w samo południe we wtorek, jak w każdy 13 dzień miesiąca, najbardziej wytrwali członkowie grupy Pro-Life świętego Maksymiliana Kolbego spotkali się przed kościołem świętych Antoniego i Alfonsa na Greenpointzie.
by wspólnie modlić się w intencji nienarodzonych dzieci oraz zwrócić uwagę przechodniów na problem aborcji i eutanazji. Z kolei 22 stycznia w 42. rocznicę legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie odbędzie się Marsz o Życie, w którym wezmą udział delegacje ze wszystkich stanów. Diecezja bruklińska zapewnia zainteresowanym bezpłatny transport. Zgłoszenia pod numerem telefonu 718-389-77-85. A teraz propozycja dla tych z Państwa, którzy lubią dobrą książkę i smaczną kawę. We wtorek na Ridgewood ruszyła Ridgewoodteka, polonijny klub książki. Chętnych było tak wielu, że praktycznie zabrakło miejsc. Spotkania miłośników słowa pisanego będą się odbywały co 2 tygodnie w Topos Bookstore Cafe. Celem akcji jest nie tylko popularyzowanie polskiej literatury, ale przede wszystkim skupienie w jednym miejscu osób kochających czytanie. Z kolei w najbliższą niedzielę w Centrum Polsko-Słowiańskim na Grimbondzie odbędzie się koncert najpiękniejszych kolęd i pieśni karnawałowych oraz zabawa choinkowa, którą Centrum organizuje wspólnie z Polską Szkołą imienia Marii Konopnickiej. O szczegółach dwóch świątecznych imprez informujemy szerzej w piątkowym wydaniu Nowego Dziennika. Ta informacja kończy dzisiejsze wydanie wiadomości. Więcej ciekawych informacji nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z Polski, ze świata oraz felietony i reportaże przeczytacie Państwo na naszej stronie internetowej www.dziennik.com. A w czwartkowym wydaniu Nowego Dziennika jak zwykle wiele ciekawych artykułów, m.in. felieton Wiesława Cyprysia podsumowujący pierwszy rok rządów burmistrza Billa de Blasio. Oprócz tego poruszająca historia polonijnych wolontariuszy opiekujących się przede wszystkim bezdomnymi rodakami w Nowym Jorku. Opisujemy także harcerską wigilię, która odbyła się w Domu Kultury Polskiej w Czkałowie w Kazachstanie. Serdecznie zapraszam do lektury naszej gazety, dostępnej m.in. w polonijnych sklepach. A kolejne wydanie wiadomości Nowego Dziennika już w czwartek o godzinie 11 wieczorem poprowadzi je Aleksandra Sławisz. A już za chwilę informacje z Polski przygotowane przez dziennikarzy Telewizji Republika. Zapraszam.